Jeszcze przed zaczęciem tego odcinka chciałbym wam powiedzieć, że organizuję konkurs na 100 Robuxów. Jedyne co trzeba zrobić to zostawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu swój nick. Wyniki pojawią się w następnym odcinku, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Hej, dziś witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam najnowsze leaky w Pet Simulator X. No i lecimy do pierwszego leaka, jakim jest nowy rodzaj petów. Nowym rodzajem petów jest Dark Matter. Te pety prawdopodobnie będzie się robić z 6 legend, tak jak to było dotychczas. A więc tak właśnie prezentują się pety, które są rodzaju Dark Matter. No i muszę powiedzieć, że ten fioletowy wygląda bardzo, bardzo epicko. No i statystyki wyglądają jeszcze lepiej, ponieważ tak właśnie prezentują się statystyki dwóch mityków. No musi się przyznać, że są to ogromne liczby i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy właśnie Dark Matter pety wejdą do gry, a bardziej możliwość ich tworzenia. Oczywiście są też pety ze świata high-tech. No i te pety mają taki bardzo, bardzo fajny, elektryczny, techniczny klimat. Naprawdę na nie czekam, widać, że są takie jakby to były cyborgi. Mamy tam właśnie dużo petów z poprzednich krain. I ogólnie, jeżeli już jesteśmy przy właśnie petach ze świata high-tech, no to będzie też nowa waluta, właśnie coś takiego jak fantasy coiny. Tylko teraz prawdopodobnie będą to high-tech coiny. No i tak ogólnie wygląda nagranie peta ze świata high-tech. Ogólnie to zwróćcie jeszcze uwagę na nowego peta oraz walutę po prawej stronie. No i pety z high-tech mają też oczywiście swoją Dark Matter wersję. Tak jak mówiłem, ten fioletowy jest tak ładny, naprawdę się nie mogę doczekać tych petów. Właśnie widzicie je wszystkie na ekranie, trochę sporo ich jest. No i jeżeli się troszkę przypatrzyliście, to mogliście zauważyć też troszkę petów memicznych, czyli Grumpy Cat oraz Nyan Cat. Są to dwa prawdopodobnie jakieś ekskluzywne pety i muszę powiedzieć, że Nyan Cat otrzyma swój specjalny trail, czyli takie coś, że będzie za nim ciągnęła się kolorowa linia, taka jak widzicie teraz na ekranie. Naprawdę się nie mogę doczekać tego peta i chyba nawet jeżeli on będzie za Robuxy, to i tak go kupię. Do gry zostaną dodane także nowe jajka, tak jak widzicie teraz na ekranie, i wydaje mi się, że większość z nich właśnie będzie w tym nowym świecie. Nie nowej krainie, a nowym świecie, ponieważ tak, do gry zostanie dodany całkowity nowy świat, tak właśnie jak Fantasy World. No to teraz prawdopodobnie będzie to coś w stylu kosmiczny, ponieważ jak widzicie są tam gwiazdy u góry. Będzie coś na pewno też związanego z rakietą, ponieważ ten cały świat jest taki w stylu kosmicznym, coś z rakietami, z kosmosem, i dlatego uważam, że to będzie kosmiczny świat. Na screenach z tego świata możemy zauważyć, że są aż 24 nowe jajka, 12 zwykłych i 12 goldów, ale Preston napisał ostatnio na Twitterze, że będą one dodawane stopniowo, także wszystkich od razu 24 jajek nie będzie. Myślałem tak na początku, ja się zdziwiłem, że co to 24 nowe jajka, to ile nowych petów nagle dostajemy, to jakby była premiera nowej gry. Nasze się będą dodawane stopniowo, więc content na update'y będzie. No i ostatni leak na dziś, czyli bardzo ważna zmiana dotycząca petów. Jak widzicie, pety wyglądają teraz tak i wkrótce mają wyglądać inaczej. Dlaczego? Ponieważ będzie nowe oświetlenie dla petów. Zobaczcie, tutaj jest parę porównań właśnie nowego oświetlenia petów. Mega fajnie to będzie wyglądać, taki tam szczegół, ale za to bardzo ładny. A więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie jeszcze, że wszystko to są linki, także niektórych z tych rzeczy mogą się nie pojawić, albo może się pojawić o wiele więcej. Wbijajcie się na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć, siema!